W latach 70. Mercedes to była marka, która stawiała na luksus. Mercedes to był Sonderklasse, czyli klasa specjalna. A ich auta służyły najbogatszym tego świata. Ale także w latach 70. inżynierowie chcieli zejść stopień niżej, czyli stworzyć mniejszy samochód, takiego baby Benza. No ale szefostwo nie widziało w tym sensu, bo Mercedes ma być Mercedesem, a nie drugim Volkswagenem, czyli autem dla ludu. Mercedes to Mercedes. Jednak pod koniec lat 70. zaczęły się pojawiać pierwsze oznaki nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Nadchodziła wielka inflacja. Więc lud będzie mieć mniej kasy, tym samym nie będzie go stać na Sonderklasse. Więc szefostwo Mercedesa zgodziło się na mniejszy model, na baby Benza. Ale mieli kilka warunków dla inżynierów, jak choćby auto ma być tak samo bezpieczne jak S-klasa, ma być tak samo komfortowe, no i największe wyzwanie, ma wygrać sezon WRC. Że co? Tak jest, Mercedes miał w planach wygrać sezon WRC. I dowiesz się o tym z tego odcinka, czy wiesz, ale najpierw zmienimy perspektywę. Mercedes budował swój charakter jako spokojna kanapa na kołach, a teraz nie tylko miał pojawić się w tym środowisku, ale także go zdominować. Mercedes miał wygrać nie jeden rajd, ale cały sezon. I to może w sumie zaskakiwać, ale przecież Mercedes to wcale nie taka ciepła klucha, na jaką się lansowali. Bo przecież przed II wojną światową Mercedes wraz z Auto Union stoczyli wiele pojedynków serii Grand Prix. Mercedes wtedy miał wielki wyścigowy charakter i dlatego ich sportowe modele nazywali srebrnymi strzałami. I opowiem Ci o tym w przyszłym szorcie. A my wracamy do naszej historii. Więc Mercedes miał charakter sportowy, miał ducha walki, który niestety został ugaszony w 1955 roku. Dokładnie to 11 czerwca 1955 roku na wyścigu Le Mans, gdzie Mercedes 300 SLR zderzył się z Jaguarem i wylądował na trybunach. W tym wypadku zginęły 84 osoby, a 120 zostało rannych. I po tym wydarzeniu Mercedes wycofał się z motorsportu. Zaczęli tworzyć luksusowe auta i taki też budowali swój charakter. Ale pod koniec lat 70. Mercedes przypomniał sobie o rywalizacji. Homologował ten model 500 SLC i wysłali go na rajdy. Udało im się wskoczyć kilka razy na podium, a nawet wygrać, ale o tym już mówiłem w Rajdowych Legendach, link w opisie. W każdym razie, model ten radził sobie świetnie w wytrzymałościowych rajdach, ale był za wielki, aby na krętych odcinkach rywalizować z takim Fordem Escortem. Mercedes potrzebował czegoś mniejszego, bardziej zwinnego i właśnie tym czymś miał być Baby Benz. Okej, Baby Benz ma być limuzyną, więc to do końca nie jest mała pchełka pokroju Escorta. Ale inżynierowie stwierdzili, że jakoś sobie poradzą z tą sytuacją. To znaczy oprócz jednego modelu stworzą aż dwa auta rajdowe. Pierwsze to będzie właśnie taka limuzyna, tylko przystosowana do rajdów. A drugi model ma być zdecydowanie mniejszy. To znaczy dalej to będzie 190, ale będzie właśnie o połowę mniejszy. To ma być taki hatchback, wstępnie nazwany 190E Stadtwagen. I właśnie na jego podstawie zrobią model rajdowy. Dlatego zatrudnili kierowcę Waltera Rohr, który miał pomóc w opracowaniu rajdówki. Zgłosili się do Cosworth'a, aby ten przygotował im głowicę do ich czterocylindrowego silnika 2,3 litra. No i wszystko szło dobrze, ale inżynierowie nie spodziewali się jednego. Nie spodziewali się spotkać na drodze Audi Quattro, które... To może pokażę to, co powiedziałem w Rajdowych Legendach. Początek rajdu to ośnieżona trasa i Jean-Luc Thiers w Porsche 911 rejestruje świetny czas. No ale kiedy już po drugim odcinku specjalnym, a jest ich 33, Audi ma 6 minut przewagi, to wszyscy spadają z krzeseł. Tam, gdzie inni lecieli bokiem i szukali trakcji, to Audi wgryzało się w śnieg i rwało do przodu. To wyglądało jak pogrom. Tak, tak, wiem, miałem okrąglejsze policzki, ale zostawmy to i skupmy się na konkretach. To znaczy, kiedy Audi w 81 roku pojawiło się w rajdach, to wszyscy szybko zrozumieli, że jeśli nie masz 4x4, to nie masz czego szukać w tym środowisku. A Mercedes nie miał takiego napędu. Dlatego zrezygnowali z tego projektu, czyli małego hatchbacka, ale na szczęście dokończyli model 190. I co ważne, nie zmarnował się także silnik Cosworth'a, który wylądował w serii DTM. Gdzie Mercedes starł się z BMW, ale o tym już mówiłem i wrzucam Wam także link z tego filmu w opisie. W każdym razie, gdyby jednak Mercedes dokończył projekt kompaktowego 190 i pojawił się ten samochód w rajdach, to ze względu na przepisy homologacyjne taki samochód musiałby się pojawić na drogach. I to właśnie byłby pierwszy kompaktowy Mercedes.
ale dziś już wiemy, że ten model nigdy nie wyjechał na drogi. Okej, to do końca nie jest prawda, bo ten model spodobał się tunerowi Eberhardowi Schulzowi, który stworzył jego drogową wersję. Jest to połączenie Mercedesa 190 z T124, czyli E-klasą w kombi. I co jeszcze ciekawsze, tutaj był silnik sześciocylindrowy, 2,6 litra, więc to był prawdziwy kozak. Ale Mercedes nie brał udziału w tym projekcie, dlatego oficjalnie nie mógł nosić loga Mercedesa, ale to już inna historia. Bo ważne, że dziś już wiesz, jakie były początki kompaktowego Mercedesa. Nieoficjalne początki, ale taki oficjalny początek naszej historii to pierwsza A-klasa, czyli samochód w stylu... Driving Miss Daisy. Did you have the air condition check? I told you to have the air condition check. Czyli samochód dla spokojnych ludzi, ale w 2012 roku Mercedes postanowił to zmienić. I o tym jest nasz następny odcinek LCM, więc nie zapomnij kliknąć suba i dzwonka, bo atmosfera dopiero się zagęszcza.